Siema, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale i witam was w kolejnym reading vlogu. Tym razem jestem u moich rodziców w Kielcach. Odwiedzam ich w ten weekend, no i postanowiłam też ten weekend, mam nadzieję, że całościowo w weekend nagrać tego reading vloga. Jeżeli troszeczkę się przeciągnie i będą jeszcze klipy z Warszawy, no to później zobaczycie. Natomiast tak, mamy piątek, już w sumie wieczór, jak widzicie, dzisiaj też przyjechałam po prostu sobie pociągiem. Teraz jestem gotowa do wyjścia, wychodzę spotkać się z moją przyjaciółką, idziemy zaszaleć na miasto. Natomiast też będzie to reading vlog, ponieważ przywiozłam sobie dwie książki do Kielc właśnie, żeby poczytać przede wszystkim w pociągu. Będę wracała też busem, więc potrzebuję wtedy sporo czytania, ale też jutro po prostu tak naprawdę do późniejszego popołudnia będę miała trochę wolnego czasu, więc też będę czytać. Po pierwsze, obecnie czytam Klub tylko dla facetów, co zresztą widzieliście, czytałam w pociągu właśnie. Dzisiaj sobie tę książkę zaczęłam. Jestem na 158 stronie, więc jeszcze troszeczkę mi tego zostało. I generalnie więcej powiem wam o tej książce może jutro, jak troszeczkę więcej też jej przeczytam. Natomiast nie spodziewałam się, że ta książka aż tak mnie wciągnie, bo jak zaczęłam ją czytać w pociągu i na początku było takie, no okej, niech będzie, to potem naprawdę już tak, nie wiem, po 50 stronie mnie mocno wciągnęła, także nawet nie wiem, kiedy ta podróż mi upłynęła do samego końca, więc jak na razie jestem bardzo zadowolona, ale coś więcej powiem wam jeszcze jutro, bo teraz szczerze mówiąc się spieszę jednak. No i jeszcze jedną sobie książkę wzięłam właśnie na ten wyjazd, czyli 1793. Jest to z kolei kryminał, thriller, coś w tym stylu bardziej. Szwedzka też książka. No więc myślę, że będzie po prostu takim ciekawym przełamaniem, ciekawą zmianą tematu po Klubie tylko dla facetów. Ale tak, o tej książce troszeczkę później wam opowiem. Nie wiem, też podejrzewam, że nie będę czytać ich jednocześnie, że jednak jak już zaczęłam te i mnie wciągnęła, to najpierw te skończę, a potem przejdziemy do tej kolejnej. No i mam nadzieję, że te dwie książki będą idealne po prostu, żeby zapełnić mi ten weekend i że w ten weekend po prostu uda mi się je obie przeczytać, ale tak, no teraz się już zbieram do wyjścia, także po prostu odezwę się do was później. Miłego oglądania. Słuchajcie, ten weekend leci mega szybko i mega intensywnie, ponieważ mamy już niedzielę rano. Wczoraj nie zgłaszałam się do was z żadnym update'em, bo tak naprawdę cały dzień coś robiłam, co zresztą możecie widzieć na przebitkach generalnie. W piątek wieczorem wychodziłam na miasto, w sobotę od rana poszłam na zakupy z mamą do galerii, potem widziałam się z moją kuzynką na kawie, potem jak wróciłam, mieliśmy rodzinny obiad w domku, także no tak naprawdę cały dzień gdzieś tam coś robiłam, ale w międzyczasie starałam się troszkę bardziej
podczytywać książkę, ale myślę, że tak jak też przypuszczałam już wczoraj, przedłużę po prostu tego reading vloga także o jakieś początkowe dni najbliższego tygodnia, jak już wrócę dzisiaj do domu, więc nie będzie to tylko vlog stąd. Natomiast tak, czytam sobie dalej Klub tylko dla facetów. Jestem obecnie na 236 stronie, czyli w połowie książki. I miałam wam w ogóle powiedzieć, o czym ta książka jest generalnie. Jest to historia młodej dziewczyny, która skończyła studia prawnicze i razem z ludźmi ze swojego roku idzie na praktyki do firmy Klasko & Finch. I tam zaczynają jakby pracę, zaczynają praktyki, to jest bardzo znana kancelaria, bardzo znana korporacja taka już w sumie. No i tam też jakby wybierają odpowiednie bardziej dla siebie działy, w których chcieliby pracować i tak dalej. No i nasza główna bohaterka, czyli Alex, po prostu zaczyna pracę przy projektach i w tych działach, które wymagają dosyć dużo roboty. A jednocześnie już od razu od początku książki wiemy, że coś w związku z tą pracą wyjdzie nie tak, ponieważ mamy tutaj również dialogi bezpośrednio z procesu sądowego, od tego zresztą się książka zaczyna. I wiadomo, że w związku z tą pracą wyjdzie coś bardzo nieprzyjemnego w relacjach, w takich, wiecie, które miały być czysto zawodowe, a troszeczkę pewnie wyjdzie to inaczej też w związku z naszą bohaterką i czy jej współpracownikami, klientami, czy kimkolwiek, to już mówić nie będę, to już sami musicie się dowiedzieć. Natomiast co chcę powiedzieć na ten moment? Ta książka troszeczkę faktycznie, tak jak miałam wrażenie czytając opis, że wchodząc do tego męskiego świata jakby, będzie taki troszeczkę vibe też Diabeł ubiera się u Prady i delikatne cechy tutaj wiążące i łączące te historie widać. Natomiast ta na pewno będzie poważniejsza. W poważniejszym tonie też będzie to przedstawione, myślę, już dalej w tej książce, bo na razie dopiero się zaczyna robić tak niefajnie, że tak powiem. Natomiast to też, co o tej książce bym chciała powiedzieć, to jak zaczynałam ją czytać, to była w taki dosyć słaby sposób napisana o tyle, że na początku autorka po prostu skupiając się czy na głównej bohaterce, czy na jej chłopaku, czy na czymkolwiek jakby zaczynając tę historię, robiła takie dziwne opisówki, tak dziwnie opisywała rzeczy, jak to zwykle jest w takich typowo kobiecych rozrywkowych książkach, więc zaczęłam się obawiać, że po prostu to będzie mało ambitna lektura i że tak naprawdę temat, który powinien być poważny, zostanie słabo przedstawiony. Ale powiem wam, że tak samo jeżeli byście mieli zacząć tę książkę i by wam się ten początek nie za bardzo podobał, uważalibyście to za coś, nie wiem, płytkiego i tak dalej, przeczytajcie te pierwsze 50 stron i wydaje mi się, że wciągniecie się, tak jak ja. Ja po pierwszych 50 stronach naprawdę mega się wciągnęłam. Także faktycznie wczoraj czytając tę książkę w pociągu, przeczytałam chyba jej 130 czy 140 stron w drodze i byłam mega wciągnięta i praktycznie do ostatniej minuty siedzenia w pociągu ja nie mogłam jej odłożyć. I ja myślałam tylko o tym, żeby do niej wrócić, żeby czytać ją dalej, dlatego że te realia tutaj i ta sytuacja, w jakiej jest główna bohaterka, to ile rzeczy musi sobie odmawiać i jak ciągle musi zmieniać plany ze swoimi bliskimi, dlatego że pracuje, ile poświęcenia musi w to wrzucać, a jednocześnie no po prostu pokazanie właśnie, ile ta praca wymaga, naprawdę było tu fajnie przedstawione i mega mnie to wciągnęło. Dalej jestem bardzo wciągnięta i moja opinia po prostu o książce w porównaniu z tym samym początkiem, a z tym, co działo się później i co dzieje się teraz, diametralnie się zmieniła. Także ja jestem na ten moment bardzo zadowolona i koniecznie muszę po prostu ją dzisiaj skończyć. Dzisiaj też ją będę czytać oczywiście w drodze powrotnej, do tego czasu jeszcze, do czasu obiadu, bo wracam po obiedzie. Do czasu obiadu jeszcze też będę sobie podczytywać tę książkę. No i mam naprawdę wielką nadzieję, że uda mi się ją dzisiaj skończyć, bo bardzo bym chciała się dowiedzieć do jak daleko jakby tutaj zaszły pewne rzeczy i jakie będzie rozwiązanie samego procesu. Także no, naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba, co w sumie mnie zaskoczyło. Nie spodziewałam się po prostu takiego wciągnięcia w historię. Więc na ten moment jak najbardziej to jest na wielki plus. No i co? Alex jest
dosyć też ciekawą bohaterką taką, która wydaje mi się przyjmuje każde wyzwanie, też chce postawić na swoim, chce pokazać swoją siłę, zaznaczyć swoją pozycję, jest w stanie dużo rzeczy sobie odmówić właśnie dla tej pracy. I to pokazuje właśnie jej siłę i charakter z jednej strony, takie dążenie do wyznaczonego sobie celu, no a z drugiej strony też nie jest jakby kobietą z kamienia i nie ma jakichś takich, wiecie, sztucznych, wymyślonych tych emocji czy cech, tylko faktycznie wydaje się osobą dosyć ludzką. Jest po prostu pokazane z jej perspektywy, jak ciężka to jest robota i jak przytłaczające to jest momentami, jak wyczerpujące to jest. Ale myślę, że w tej drugiej połowie książki będzie się działo jeszcze więcej też w związku z tą pracą, że po prostu kolejne mocne wydarzenia będą, że już właśnie przejdziemy do takiej trudniejszej trochę części, no ale zobaczymy. Jeszcze jak ją przeczytam, to dam wam znać. No i dalej zamierzam w kolejności czytać 1793, więc o tamtej książce też będę wam później opowiadać. Na razie jednak zabieram się za tę, bo naprawdę czuję się wciągnięta. Dobrze i szybko się to czyta też, więc no chcę się dowiedzieć, co tam dalej się będzie działo. Dlatego teraz to by było na tyle z takiego krótkiego podsumowania. Jakieś psy strasznie szczekają za oknem. I tak, i po prostu wrócę do was później, żeby opowiedzieć, jak w całym rozrachunku książka mi się podobała. Okej, no to jak już wiecie, wróciłam do domu wczoraj. Tak się złożyło, że oczywiście mój bus miał opóźnienie przynajmniej godzinne, więc mój tatuś się nade mną zlitował i zawiózł mnie samochodem do Warszawy, także dziękuję tatusiu. To było naprawdę bardzo dobre dla mnie rozwiązanie, dziękuję. I po prostu byłam trochę wcześniej niż mogłabym być, bo jeszcze okazało się, że są korki na drodze, więc ten bus po prostu by się wlókł nie wiadomo ile, a jeszcze z Dworca Zachodniego do mnie do domu kolejny po prostu dojazd jak z innego miasta, więc nieważne zresztą. Mówiąc o książkach, no to wczoraj wieczorem jeszcze w domu, jak już wróciłam, udało mi się dokończyć Klub Tylko dla Facetów. Czytałam ją sobie również w drodze. No i tak. Troszeczkę muszę jeszcze zebrać myśli dotyczące tej książki, natomiast była dużo lepsza niż z początku mi się wydawało, że będzie. Tak jak wam mówiłam, początek był najsłabszym punktem tej książki, ale potem naprawdę ona zaczyna się rozwijać, bardzo mnie wciągnęła, jakby przyzwyczaiłam się do sposobu pisania i w ogóle wydaje mi się, że już potem on nie był taki, jakby autorka nie wiedziała, co ma opisywać, więc opisywała wszystko, dokładnie opisywała strój i tak dalej, jakieś takie proste rzeczy właśnie tam w tych pierwszych stronach, ale jakby też to rozumiem, że no trudno jest książkę zacząć, bo ja też wielokrotnie próbowałam zaczynać coś pisać, te początki są zdecydowanie najgorsze i faktycznie nie wiadomo na czym się skupiać w tych opisach i to było widać też troszeczkę u tej autorki. Natomiast jeżeli chodzi o samą fabułę, o samą treść książki, co tam się później dzieje, co się dzieje też w drugiej połowie, szczerze mówiąc, ja wiem już, jak wiele jest zła na świecie i często mam styczność z różnymi bardzo złymi rzeczami i w książkach, i w filmach, i w serialach. No już nie mówiąc o wiadomościach, ale wiecie, po prostu w pewnym stopniu ta wrażliwość na różne rzeczy opada. I dlatego też po prostu spodziewałam się nie wiadomo jakiego koszmaru w tej drugiej połowie. Natomiast no są tutaj rzeczy ważne, które faktycznie gdzieś tam pewnie się dzieją wśród tych bogatszych osób w branży i tak dalej, pracując w takim miejscu i z takimi klientami, którzy po prostu mają taką kupę hajsu, że mogą sobie pozwolić na wszystko i na robienie praktycznie wszystkiego, no to i tak jakoś wydaje mi się, że łagodny był ten koniec jak dla mnie, to znaczy generalnie po prostu spodziewałam się, że to będzie dużo cięższe,
Ale nie było to też takie tutaj potrzebne. Jednak to, co miało być najważniejsze, to, co miało być tutaj zawarte, jednak tutaj było po prostu. Podobało mi się, że ta książka w pewien sposób jednak łamała schematy, dlatego że po pierwsze samo zakończenie i zakończenie sprawy jest takie bardzo, bym powiedziała, życiowe. Z drugiej strony to, jak się w tej książce przynajmniej kończy historia Alex, w jakim ona jest miejscu na koniec tej historii, jak jej życie się toczy, jak wpłynęło na jej życie, jak wpłynęła na jej życie praca i to, jak ona po prostu dokonuje za siebie samą wyborów, co jest dla niej najważniejsze, w co powinna iść i jak powinna żyć, że generalnie po prostu robi to, co jej najlepiej odpowiada. I tyle. I to mi się w sumie bardzo podobało, że nie ma tutaj takiego właśnie typowego schematu. Nie ma takiego schematu troszeczkę, jak był na przykład w Diabeł ubiera się u Prady i to zakończenie jednak jest faktycznie inne. No ale też trudno porównywać ten film czy tam książkę z tą książką. Dlatego, że to jednak jest inna tematyka, tak jak mówiłam, to są bardzo drobne takie punkty, gdzie tutaj się to łączy, właśnie takie rzucanie się w wir pracy, troszeczkę zaniedbywanie relacji z bliskimi. To były te takie punkty wiążące, natomiast samo rozwiązanie i te główne problemy, które z tego wynikają, są zupełnie inne i tutaj były bardzo dobrze przedstawione, także no ja z tej lektury jestem zadowolona, powiem wam. Ja generalnie rzadko czytam takie kobiece powieści, tutaj właśnie liczyłam po prostu na taki mocniejszy element i dostałam go, nie w takim natężeniu, jak się spodziewałam, natomiast okazało się, że po prostu to nie było mi potrzebne takie, wiecie, przytłoczenie emocjonalne tym wszystkim, co by się tam działo, ale i tak książka mnie po prostu wciągnęła i mi się podobała, więc jestem zadowolona z lektury, jestem zadowolona, że jednak się skusiłam. Troszeczkę tak jakby nawet wyszłam ze swojej strefy komfortu, czytając tę książkę, ze strefy komfortu czytelniczego, wiecie, po prostu lekkie też poszerzanie horyzontów. Warto od czasu do czasu coś takiego zrobić. No i zaczęłam drugą książkę, o której też wspominałam, że będę ją czytać, czyli 1793. Jestem troszkę przed połową, będę zaczynać część trzecią, to będzie strona 247. I tak, generalnie jest to oczywiście 1793 rok, Sztokholm i okolice. I zaczyna się to od tego, że z wody zostają wyłowione zwłoki mężczyzny, który jest pozbawiony rąk, nóg i tak dalej. Te zwłoki są bardzo okaleczone. No i mężczyzna, który go znalazł, czyli taki jakby pijaczyna, weteran wojenny, razem z umierającym zresztą detektywem, zaczynają tę sprawę badać. Natomiast to jest taki jakby zalążek tej historii, a dalej potem przechodzimy do części drugiej i mamy zupełnie inną osobę, która wydaje nam się niezwiązana z tą sprawą. Natomiast w pewnym momencie, ja już po prostu przeczytałam taki fragment, gdzie tam poniekąd to się powiązało w trochę nieoczywisty dla mnie sposób, w sensie nie tego się spodziewałam, kiedy liczyłam na jakby związanie tych dwóch historii. Na ten moment, co mogę wam powiedzieć, to, że ta książka daje mi uczucie zimna, kiedy ją czytam. Ja po prostu jak ją czytam, to odczuwam taki klimat, takiej angielskiej jesieni, że jest wilgoć i jest zimno i tak po prostu czuję ten chłód i czuję ten klimat taki mocny tamtych czasów. Nawet nie za bardzo zwracam uwagę, szczerze mówiąc, na to, jaka generalnie jest pogoda i pora roku w książce, bo i tak przez to, co się dzieje, ja czuję taką późną angielską jesień, która jest po prostu zimna, przez to, że jest też właśnie ta wilgoć w powietrzu, to wszystko. No, ta książka też jest momentami dość brutalna, są takie masakryczne troszeczkę momenty, szczególnie w tej drugiej części, to co tam czytałam. Natomiast jeszcze nie wiem, jak to będzie z dalszą częścią i na początku
Na początku może to nie było aż tak, ale w pewnym momencie są takie po prostu opisy właśnie w tej drugiej części, które troszeczkę mogą obrzydzić. Nie ma ich też tak dużo. No, ciekawa jestem, co tam będzie dalej, dlatego że ta druga część, jak się zaczyna, to zupełnie naprawdę nie było wiadomo. Ja nie wiedziałam, o co chodzi i skąd nagle taka po prostu zmiana i skąd przechodzimy z czegoś, co się zapowiadało takim kryminałem, thrillerem, w taki troszkę bardziej obyczaj. Natomiast po prostu, no to się jednak tam fajnie pod koniec połączyło. Takim aspektem podejścia do tej zbrodni z zupełnie innej strony, z zupełnie innej perspektywy. Nie chcę też tutaj za dużo zdradzać, ale to było fajne. No i jestem ciekawa, co tu będzie dalej, bo wydaje mi się, że może znowu wkroczymy w inną perspektywę i znowu o kimś innym będziemy czytać. Także zastanawiam się, jak to tam się dalej potoczy. Natomiast klimat tamtych czasów faktycznie jest mocny i to już podchodzi pod taką powieść historyczną, bym nawet powiedziała troszeczkę. W sensie... Jest kilka faktów z tamtych lat przytoczonych, ale po prostu na tyle to klimatycznie czuć, że no chyba można to nazwać po prostu powieścią historyczną, jak to było gdzieś ileś set lat temu, akcja się toczy i tak dalej i te realia są zachowane. Więc tak, będę ją teraz kontynuować, może też uda mi się ją dzisiaj skończyć te lekko ponad połowę. Ale póki co jestem zadowolona, bo też dostałam trochę coś innego niż się spodziewałam i zobaczymy, jak będzie z drugą połową książki, także wtedy się do Was zgłoszę po jej przeczytaniu na zakończenie tego vloga. Słuchajcie, przychodzę, żeby zakończyć tego reading vloga. Udało mi się skończyć 1793. Jest to książka, po której spodziewałam się czegoś zupełnie innego niż dostałam. Po raz kolejny, w ogóle to jest chyba vlog, gdzie obie książki takie jakieś inne zupełnie emocje i inne rzeczy mi zapewniły, niż się po nich spodziewałam. Natomiast ta książka, jak zresztą Wam mówiłam jej opis, taki od czego wychodzimy z tą historią, no i w ogóle zresztą na okładce jest napis, że jest to thriller i tak dalej, no... Tego bym się spodziewała, że to po prostu będzie śledztwo i będziemy się skupiać na tym morderstwie i faktycznie ono gdzieś tam łączy to wszystko, co się tutaj dzieje, natomiast druga połowa książki i w ogóle ta trzecia część, tak jak podejrzewałam, to opowiada w ogóle jeszcze o innej osobie, ale bardziej jednak tę historię bym nazywała po prostu powieścią historyczną z elementami różnych gatunków i kategorii, bo jest tu i kryminał, i thriller, i obyczaj, i drama, tak naprawdę w wiele różnych form jest tutaj po prostu ujętych i ta książka tak naprawdę pokazuje, że mimo, że w jakiś sposób jest to thriller i można ją tak nazwać, to że w tej książce zbrodnia nie jest najważniejsza. Jednak ta książka zupełnie co innego miała na celu. Miała na celu pokazanie realiów i to takich naprawdę okropnych realiów w tamtych czasach z takich, można powiedzieć, nizin społecznych tak naprawdę, bo nie poznajemy tutaj za bardzo życia tych, którym się powodziło, ale tych, którzy musieli w pewien sposób też walczyć o przetrwanie i po prostu robić wszystko, żeby przeżyć, żeby mieć co jeść i na tym się tutaj skupiamy w tej książce. Ta książka, jakby ją krótko opisać, jest brudna, bo ma w sobie wiele takiego brudu, który się przewija przez te szwedzkie ulice i w tych różnych historiach różnych osób. No pod tym względem również jest bardzo mocna. Może jakichś takich skrajnie dramatycznych i makabrycznych opisów później już nie było, bardziej było pod koniec tej drugiej części, tak jak wspominałam. Ale i tak, no jest to książka, która dostarczy wrażeń i która raczej jest dla osób bardziej pełnoletnich, takich dojrzalszych czytelników. Co chcesz?
Tę książkę też zdecydowanie mogę polecić, jeśli lubicie właśnie takie historyczne klimaty, jeżeli lubicie się zagłębiać w klimat z różnych czasów, z ubiegłych lat, z ubiegłych stuleci tak naprawdę i jeszcze w ogóle z innych krajów. Ale no tak, tutaj szykujcie się, że jednak to nie będzie taka przyjemna historia, tylko że wszędzie tutaj będzie ten brud, że będzie czuć po prostu to zimno, tak jak mówiłam też o tym wcześniej. Po prostu, no to jest faktycznie nie to, czego się spodziewałam. Jeżeli liczycie na taki bardziej typowy kryminał, no to raczej tego tutaj nie dostaniecie, bo sporo tutaj jest takiego dramatu i obyczaju, szczególnie właśnie na początku drugiej części i w trzeciej części. Potem to w różny sposób się splata ze sobą, ale no mimo wszystko, tak jak mówiłam, ta zbrodnia to jest tylko tło, to jest tylko taki początek po prostu do tego, taki impuls do zrobienia czegoś większego i pokazania tego, co się w ówczesnych latach działo właśnie, jak wyglądało życie takich niższych sfer, także no Myślę, że to też jest warte polecenia i jeżeli takie tematy Was interesują, no to jak najbardziej. Więc tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego reading vloga. Przeczytałam dwie książki, po których zupełnie się spodziewałam czegoś innego, które dały mi co innego niż na początku oczekiwałam. Ale i tak wyszło to w sumie na plus, można powiedzieć. To były takie książki, przy których faktycznie też wychodziłam z czytelniczej strefy komfortu, zarówno przy klubie tylko dla facetów, jak i w sumie przy tej książce, no bo jednak podchodząc do niej jak do thrilleru kryminału, liczyłam, że będzie tutaj skupienie się na zbrodni, czego nie było. Natomiast dostałam co innego, co również mnie usatysfakcjonowało, ale coś, za co też zwykle nie sięgam, po co zwykle nie sięgam. Ale no tak, w ostatecznym rozrachunku dwie książki, raczej dosyć niepopularne, a szkoda, bo myślę, że jeżeli lubicie takie klimaty, to warto się przy nich zatrzymać, warto się nimi zainteresować, także ze swojej strony no polecam te książki. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o tego vloga, no to już by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do zobaczenia po prostu kolejnym razem. To pa!